Najdostępniejszy księdze arcybiskupie Józefie, szczególnie księdza jubilacji. Jubileusze to dobra rzecz. Statystyki mówią, że im częściej je świętujemy, tym dłużej żyjemy. A ponadto, tym więcej mamy okazji, aby Rozpoznawać, gdzie jest źródło wszelkiego dobra i podziękować za nie Bogu. Wdzięczność szeroko odwiera serca, ożywia pamięć, krzepi ramiona i otwiera dłonie, czasem nieco zmęczone, na spotkanie z Bogiem w bliźnych. Drogi i wielce szacowni bracie, Twoja mszab prymicyjna pięćdziesiąt lat temu, a potem kolejne, jeszcze przez jakiś czas sprawowane po łacinie, rozpoczynały się pięknym wyzwaniem intro ad altarem Dei, qui latificat juventutem meam. Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Tak samo modlili się przez wiele lat i inni jubilaci tu obecni. Dar służebnego kapłaństwa rozwesela młodość, bo daje zdolność przyjęcia Bożego daru bo ogłaca człowieka i czyni go transparentnym, aby mogło błyszczeć kapłaństwo Chrystusowe, bo jest dane w wieku, który pozwala na młodzieńczą radość. Pan dał księdzu arcybiskupowi dar młodości ducha, który trwa do dziś dnia. To dar ludzi Bożych, jakich można spotkać na kartach Biblii, jak na przykład Abraham. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Sekretem młodości jest wiara za Bogu. W pewien sposób, doświadczenie Abrahama było też doświadczeniem księdza arcybiskupa, emigranta z rodzinnej ziemi Łomzińskiej, wezwanego w. Miejsca, do których Bóg wołał zgodnie z planami, jakie w miłości swojej przygotował dla Waszej Ekscelencji. Jako młody kapłan, łączyłeś posługę w parafii ze studiami, najpierw w Warszawie, później w Zimie. Pracowałeś też w Kurii. Potem przyszedł rok 1978. I papież Paweł VI wezwał Cię do zimu do pracy w Radzie do Spraw Świeckich. Potem już razem z Janem Pawłem II rozpoczynałeś swoim rozdział Światowe Dni... Rozpoczynałeś nowy rozdział Światowe Dni Młodzieży. W tym samym okresie Byłeś rektorem papieskiego, Kolegium Palskiego. Służyłeś dwom papieżom w Zimie. Wtedy przyszło następne wyzwanie. Już do ojczyzny, ale w jej stronach położonych daleko od rodziny i łomży. Najpierw byłeś biskupem w Gorzowie Wielkopolskim, a potem Łacińskim metropolitem w Przemysłu. Parafrazując powiedzenie, które kiedyś słyszałem, że Polska jest jak obważanek, wszystko co ciekawe po brzegach. Możemy dziś powiedzieć, że byłeś jednym z tych najlepszych biskupów. Którzy służyli na geograficznych brzegach Rzeczypospolitej. Tak było do roku 2004, gdy powierzono Ci funkcję także w sercu Kościoła w Polsce. Przez dwie kadencje byłeś przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. W 2011 11 roku powiązano ci również z funkcją wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, ważnego centrum koordynacji i ożywiania życia kościoła na naszym kontynencie. Po brzegach Polski pracowali też liczni inni jubilaci, którzy są tu z nami obecni. co było ciekawe we waszym życiu. Kapłaństwo przeżywane w radości i urodzajne w dobre owoce. Kapłaństwo zasadz zasadzające się na głębokim, głębokim człowieczeństwie. Doświadczyliście trudnych, ale owocnych czasów. Cieszyliście się szacunkiem, żono Was uczuciem, podziwialiście gorliwość wiernych, którzy widzieli we Was świadectwo obecności Boga w systemie totalitarnym i ateistycznym. Czuliście się potrzebni ludziom i ludzie dawali wam odczuć, że was potrzebują. Być może wielu młodych kapłanów dziś wam tego zazdrości. Bo dziś, gdy wszystko wydaje się łatwe do osiągnięcia, a wolność można spotkać wszędzie, nie zawsze jest łatwo świadczyć o Bogu żywym. I być może dziś nie ma już tak dużo gratyfikacji ludzkich i duchowych. Drodzy Jubilaci, Wasze zadania dziś się nie, końca. Się nie kończą, bo macie jeszcze dużo do zrobienia. Jesteście wezwani do wspierania. Młodych pokoleń kapłańskich, szacunkiem dostojnego wieku, Waszą mądrością życiową, waszą szlachetnością, wyrozumiewością i zachętą. Świętowanie tak znacznej rocznicy, zobowiązuje do wpamiętania, dziękowania. I błagania. 50 lat kapłaństwa to wyzwanie dla pamięci. Dziękować to przecież pamiętać. I nie chodzi tylko o osobiste wspomnienia, które zresztą też mogą być dobrą okazją do wdzięczności względem Boga. Tu chodzi o pamięć w znaczeniu biblijnym. Kapłan podczas jednej ze swoich najbardziej wzniosłych funkcji Eucharystii, wiernie odpowiada na wezwanie Chrystusa, czyńcie to na moją pamiątkę. Drodzy bracia i przez... Pięćdziesiąt lat, dzień w dzień, czyniliście to na Jego pamiątkę. Dzięki Waszej posłudze, Chrystus był obecny we wspólnocie i dla wspólnoty wierzących, której służyliście. Drogi arcybiskupie, w Twoim świadectwie. O Chrystusie żyjącym pośród nas, ja osobiście zawsze widziałem dwie cechy Twojej osobowości, które mnie uderzyły i budowały już od naszego pierwszego spotkania przez wielu lat, a w szczególności w ostatnich czterech latach, gdy sprawuję moją posługę w kościele i społeczeństwie polskim. Prostota i mądrość. Proste jest ten, kto w zamieszaniu, nieporządku i konfuzji jasnych idei ma przed sobą tylko czystą prawdę Bożą. Człowiek o sercu niepodzielonym, który poznał Boga i daje się przez Niego kierować. Pozostaje wierny Jego przykazaniom, Jego sądowi i Jego miłosierdziu. Jak lubił mawiać ewangelicki teolog Bonefer właśnie wtedy, gdy pracował w Polsce, prosty jest ten, kto patrzy na Boga bez robienia oka do świata. I z tego powodu jest zdolny patrzeć w sposób wolny i spokojny na ziemską rzeczywistość. I tak docieramy do drugiej cechy mądrości. Mądry jest ten, kto widzi rzeczywistość taką, jaka ona jest. To dociera do istoty rzeczy. Pamiętać w znaczeniu biblijnym, to pójść w ślady Marii, Matka Jezusa, która głosi swój magnifikat. To wspominać wszelkie dobro, które pochodzi od Boga. To właśnie magnifikat przypomina nam, że jest pamięć dobra, konstruktywna, ale jest też pamięć zła, destrukcyjna. Dziś. Jak zawsze, jak w każdej sytuacji, potrzebna jest ta dobra, ta dobra pamięć. Taka pamięć, która buduje i oddaje chwałę Bogu. Potrzebna jest pamięć o tym wszystkim, co się stało i dokonało, a zwłaszcza jak się mogło wyrażać miłość, doświadczać miłości, ile się jej dało a ile otrzymało, co zdołało się zrobić dla bliskich i tych trochę dalszych. Gdy bierzemy pod uwagę blaski i cienie pojawiające się na długiej drodze kapłana, niejako spontanicznie przychodzą na myśl. Słowo proroka Jeremiasza. Powstrzymaj głos Twój od lamentu, a oczy Twoje odłeż, bo jest nagroda za Twe trudy. Postał sobie kamienie milowe, ustawiaj drogowskazy, zwróć uwagę na gościniec. Pan bowiem stworzył nową rzecz na ziemi. Dziś świętujecie tak znaczącą i budującą rocznicę. Prosimy Pana, aby udzielił Wam nagrody za trudy i radość z tego, co rozsiew, rozsiewaliście, przycinając się do powstania nowych rzeczy na Waszych drogach, rzeczy miłych Bogu. Czynić Dziękczynienie to otwierać drzwi nadziei. Ja przed chwilą mówiłem i powtarzam to teraz z głębokim przekonaniem: 50 lat waszego kapłaństwa to nie kres, ale odskocznia. Macie jeszcze wiele do zaofiarowania, zwłaszcza Powinniście wspierać wiernych, świeckich i Waszych braci w kapłaństwie, w ich biegu wiary i miłości. A to jest przecież bieg z przeszkodami. Oni nie proszą Was o słowa, nie proszą Was o wspomnienia, ani o wskazy Waszych zasług. I osągniętych tytułów, nawet jeżeli są piękne i ważne. Oni pragną od Was wsparcia, przez waszą mądrość i świętość, które będą wyrażać się w bliskości. Może milczącej, ale przecież serdecznej, ciepłej. Troszkliwiej obecności, która nie osądza, a wszystko rozumie, która usprawiedliwia i ocala, obecności na miarę pałowego hymnu o miłości. Posługa kapłańska i biskupia jest przede wszystkim obwieszczaniem miłosierdzia Bożego, które objawiło się w stworzeniu i kopieniu świata. Tylko w ten sposób możemy stać się wiarygodnymi nauczycielami wiary i głosicielami nadziei. Drogi księdze arcybiskupie, drodzy księdza jubilaci, jesteście Wiarygodnymi świadkami Ewangelii. I dlatego my dzisiaj, razem z Wami, dziękujemy Bogu i Go prosimy, aby obdarzał Was obfit, obfitym błogosławieństwem i wsparciem na przyszłe lata. Amen.